Ustawiamy lęk. Mojego klienta ogarnia ogromny lęk przy czytaniu listów przychodzących z banku. Robimy ustawienie. Pojawia się kilka osób. Pierwszy, mężczyzna, który kiedyś chciał zabić mojego klienta. I jego nienawiść i złość, że mój klient odbił mu dziewczynę. Po przepracowaniu tego aspektu przychodzi ulga i głęboki oddech mojego klienta. Następnie pojawia się kobieta. Widzę jej smutek, bezsilność. Przychodzi do mnie, że mój klient ją zostawił, a ona nie potrafiła się z tym pogodzić. Mój klient mówi do mnie: nie wiedziałem, że tak bardzo cierpiała. Przyjrzeliśmy się temu dokładnie i przyszedł spokój i ulga. Lęk potrafi nas zablokować i odciąć nas od największych naszych potencjałów. Lęk często utrzymuje nas w niemocy. Trzeba się z tym skontaktować. Lęk często ma maski. To może być uczucie napięcia, rozdygotania. Możesz czuć, jak takie ciarki przechodzą przez całe Twoje ciało. Często te objawy przypominają choroby przewodu pokarmowego, tak jak było u mojego klienta.